Rozpoczynamy naszą sesję Q&A w magazynie Jej Wysokość Premier League. Startuje Extra Time. Dzisiaj są z nami Przemysław Rudzki, Marcin Rosłoń i Kamil Kosowski. Kamil, pierwsze pytanie kieruję do ciebie, jeśli pozwolisz. Czy Jurgen Klopp powinien pomyśleć nad zmianą taktyki, bo jego 4-3-3 jest już dobrze rozczytane przez rywali, czy raczej powinien wymienić ofensywne trio z przodu? Właśnie kiedy mówiliście w studio o meczu Liverpoolu, nie miałem czasu, żeby się włączyć, ale chciałem powiedzieć, że jeżeli Liverpool w tym momencie ma duże problemy i nie potrafi meczów wygrywać, to wcale nie jest powiedziane, że musi je przegrywać tutaj, jeżeli chodzi o defensywę, a przede wszystkim o środek pola. Nie chodzi mi o dwójkę środkowych obrońców, bo tutaj oczywiście są niepowetowane straty, natomiast jeżeli chodzi o środek pola, to można go lepiej zagęścić, lepiej tą drużynę zorganizować i przede wszystkim zmusić troszeczkę tą trójkę ofensywnych piłkarzy, żeby brali udział w grze obronnej, no bo bronić w każdym meczu w 7 czy w 8 z bramkarzem to jest duży problem. Wydaje mi się, że ustawienia nie powinien zmieniać Jurgen Klopp, natomiast powinien zdecydowanie tutaj przydzielić większe zadania, jeżeli chodzi o defensywę i środkowym pomocnikom, Thiago, tutaj jeszcze raz się kłania, i swoim skrzydłowym, którzy powinni troszeczkę bardziej brać w tym udział. Ewentualnie zastanowić się nad tym, czy po prostu Roberto Firmino nie wycofać na 10 kosztem któregoś ze środkowych pomocników. Tak, i to jest bardzo interesująca opcja. Ciebie, Marcin, chciałbym spytać o parę środkowych obrońców, która kończyła derbowy mecz z Evertonem, czyli Kabak Phillips. Trzymałbyś się tego? Teraz jadą na Bramall Lane, by zagrać mecz z Sheffield United. No, zbyt wielkiego pola manewru nie ma i myślę, że trzeba też dać tym młodym obrońcom... Jeszcze Ben Davies, który przyszedł, prawda? Tak, no, trzeba po prostu dać im zagrać bez wywierania większej presji, żeby zagrali jeden, drugi, trzeci mecz razem. Oczywiście będą próby wstawiania tych, którzy będą ewentualnie się kurować i wracać na biegu bardziej doświadczeni piłkarze, jak Henderson między innymi, choć te przerwy raczej zapowiadają się dłuższe niż krótsze. Innej drogi nie ma. I dopóki nie będzie takiej pewności, że oni po prostu stawiam na ciebie, nie kombinuję, nie przestawiam pomocnika kolejnego, nie dostosowuję tej linii obrony, to oni też nie będą czuli się dobrze i Alisson będzie miał z tym problem, boczni obrońcy i ci, którzy grają przed nimi, jak Gini Wijnaldum, o którym już mówiliśmy, że też pozbawiony jest wsparcia tych, z którymi tworzył tę potęgę Liverpoolu w poprzednim sezonie. A jak byś ocenił ten początek Kabaka w Liverpoolu w takiej skali od 0 do 10? To byłoby to 5 góra 6, bo ja nie winię go za, na przykład za stratę tego gola z Alissonem, kiedy zawiodła komunikacja między Brazylijczykiem a nim. Przy drugim golu było już rzeczywiście tym straconym gorzej. No, facet trafił na bardzo trudny okres, ale też taki idealny, żeby zacząć grać, żeby zaistnieć w tej drużynie. Rozmawialiśmy o Liverpoolu też w kontekście straty piłkarza, który może z tyłu nie dawał zbyt wiele, ale dawał bardzo dużo z przodu, a wiemy, że jak tracisz 2 gole, to strzelasz 3 i masz problem z głowy. Mowa o Żocie, tak, Diego Żota, on miał wejście kapitalne po transferze tym wysokobudżetowym z Wolverhampton i namieszał troszeczkę w tej pierwszej linii, czego nie potrafili zrobić ani Origi, ani Minamino, i nagle razem z tymi obrońcami, którzy tam łapali kontuzję jeden po drugim, wyleciał też Żota. I to, co było taką dodaną wartością, bo strzelał gole jak na zawołanie, wywierał presję na tej niezłomnej trójce z przodu, to nagle wszyscy wrócili do tego układu starego, dawnego i zabrakło tego impulsu do tego, żeby jednak też podkręcać tempo i rotować w czwórce. Została trójka. Ciekaw jestem, czy będzie próbował coś zmienić w ataku właśnie w tym meczu z Sheffield United Jurgen Klopp, chociaż wydaje mi się, że Divock Origi to już raczej jest taki człowiek do tego, żeby go sprzedać, podziękować, bo też się ładnie zasłużył dla Liverpoolu. Przemek, czy Aaron Cresswell, Mikel Antonio albo Jarrod Bowen w związku ze świetną formą West Hamu mogą wskoczyć do kadry Garetha Southgate'a? Konkurencja jest gigantyczna, to raz, dwa. West Ham United teraz gra dobrze, ale myślę, że Gareth Southgate jest akurat takim trenerem, który bardzo pilnie przygląda się wszystkim piłkarzom występującym w Premier League. Bardzo często go widzimy na stadionach i jest mocno zapracowany. Wie o tym, jakie są oczekiwania narodu. I dobra gra w West Hamie to jeszcze dzisiaj nie musi być automatyczna przepustka do
do pierwszego składu czy do kadry reprezentacji Anglii, bo droga jest do tego daleka. No wiemy, że ci zawodnicy, Mikel Antonio miał już takie okresy w przeszłości. To nie jest tak, że to jest nagle gościu, który wystrzelił nam jak diabeł, wyskoczył nam jak diabeł z pudełka. Myślę, że oni wszyscy gdzieś są w kręgu jego zainteresowań. Natomiast w tej chwili to jest grupa pewnie 30 bardziej piłkarzy niż 20. No tam jest, tam jest takie bogactwo, że po prostu oni by się mogli załapać do drużyny. Nie, cele reprezentacji Anglii. Declan Rice to jest ten piłkarz. West Ham powinien być dumny. Ma faceta, który będzie grał w wyjściowym składzie jeszcze przy problemach zdrowotnych Hendersona, a wspomniana trójka to są trzecie bądź czwarte wybory Garetha Southgate'a. Przecież możemy skrzydłowych to już możemy wymieniać do upadłego. Jeżeli chodzi o atak, to Harry Kane ma niepodważalną pozycję, Dominic Calvert-Lewin i następnie piłkarze. Lewa obrona to Chilwell i przede wszystkim Luke Shaw, który jest w genialnej formie. Kamil, to teraz do ciebie kieruję pytanie dotyczące Arsenalu. Czy w związku z tym, że w Arsenalu brakuje prawdziwego lidera, Pierre-Emerick Aubameyang powinien w przyszłym sezonie pożegnać się z opaską kapitana? No, program bez pytania o Arsenal to jest program stracony. Widzieliśmy i Przemek o tym mówił. No, Stones ośmieszał fizycznie Aubameyanga. Pytanie tylko, komu tą opaskę przekazać. Granit Xhaka moim zdaniem absolutnie się nadaje. Saka jest zbyt młody, Smith Rowe to samo i tak szukam człowieka, który by to mógł udźwignąć i pociągnąć ten zespół do przodu i tu jest duży problem. Wydaje mi się, że nie ma takiego piłkarza na dzień dzisiejszy w Arsenalu i jesteśmy... Oczywiście tutaj mówię w cudzysłowie skazani na to, że jednak Aubameyang będzie dzierżył tą opaskę. Arsenal ma taki problem, że faktycznie brakuje tego lidera. Mówiliśmy o tym już kilka razy, ale nie wiem, czy to byłoby takie wielkie ryzyko powierzenie tej opaski kapitańskiej, któremuś z młodych piłkarzy, którzy jednak zdecydowali się dźwigać ten ciężar na swoich barkach. Mam tutaj na myśli Emila Smitha Rowe albo Bukayo Sakę. Faktycznie no, był ten moment przebudzenia Aubameyanga, kiedy ustrzelił hat-tricka w meczu przeciwko Leeds United, ale to był tylko moment i teraz w zasadzie znowu zniknął z radaru. To był też trudny mecz, trochę chciałbym go usprawiedliwić, bo jednak to był taki mecz, w którym Arsenal bardzo rzadko przechodził swoją połowę, przechodził linię środkową, wychodził z własnej połowy. To był mecz, w którym on dostawał bardzo mało piłek, to był mecz zmarnowanych dośrodkowań Tierneya, których było dużo. To też jest taki charakterny piłkarz. Znaczy, ja widzę dwóch kandydatów. Bernd Leno, który ustabilizował formę. Też myślałem o Leno. I to jest facet, w tej sytuacji to jest jedyna taka sensowna opcja doświadczonego i Tierney, tylko że Tierney ma defekt jeden. On po prostu często łapie kontuzję, więc kapitan to musi gwarantować też to, że w tym składzie jest regularnie, a Tierneya często jednak częściej nie ma niż jest. Krążyły te takie zdjęcia Tierneya, że on nawet jak był mróz, to zawsze gra w krótkim rękawie jako jedyny, że nie, jest... Ale facet jest bojownikiem. Super, no to jest przyszłość tego klubu. No niesamowity jest na tej lewej obronie i fajnie jakby miał opaskę. No tylko to bo Bukayo Saka, Emil Smith Rowe to jeszcze nie jest ten poziom przede wszystkim twojej pozycji w szatni. To oczywiście da się ją zbudować, ale to nie o to chodzi. Ona musi być tu i teraz, żeby wydźwignąć taki klub z kłopotu. Ja się zastanawiam, czy my trochę nie demonizujemy w tych czasach opaski kapitańskiej, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tych wielkich liderów, jak na przykład Roy Keane w Manchesterze United, czy Steven Gerrard w Liverpoolu, ale te czasy trochę się zmieniły, ale to jest zawsze ciekawy temat do dyskusji. Wiesz, dlaczego bym stawiał na Leno? Bo wiadomo, że on będzie grał w każdym meczu. To jest pewniak i może to by była taka najprostsza... Ja nie lubię z kolei, kiedy... Znaczy, ja nie cenię sobie za wysoko zdolności Bernda Leno, żeby było jasne. Bo tam myślę, że jakieś śmiechy się pojawiły. A teraz... mocna kandydatura, no, ze względu na to, że gra w każdym meczu, to dostaje opaskę. Ale to już najbardziej świadczy Arsenalu. Opaskę dostaje albo gwiazda zespołu, która strzela najwięcej bramek, albo człowiek, który jest w środku pola i tym wszystkim ma zarządzać, a takiego na dzień dzisiejszy w Arsenalu nie ma. Tak, bo Thomas Partey bardzo na niego liczy, Mikel Arteta, ale też nie wiem, czy on ma w sobie odpowiednio dużo tych cech przywódczych, żeby wziąć opaskę na swoje barki. Dobrze, teraz przechodzimy do Manchesteru City, panowie. Czy Manchester City potrzebuje jeszcze Sergio Aguero? W jakimś wymiarze pewnie potrzebuje, nawet jeśli miałby to być taki wymiar, żeby on był tym straszakiem i gdzieś tam się zaczął rozgrzewać. Realizator w trakcie meczu z Arsenalem pokazał Sergio Aguero rozgrzewającego się. Uznaliśmy z Przemkiem Pełką, że on się za chwilę pojawi na murawie.
a tymczasem realizator przesunął oko kamery i tam już gotowy do wejścia na boisko był Gabriel Jesus, który był w stroju meczowym. No, dziwna to jest na pewno sytuacja. Nie chcę powiedzieć, że Pep Guardiola przestał cenić Argentyńczyka, ale też wiemy, że no on ten prime time swój ma już powolutku za sobą, że to też świadczy o wielkości Guardioli, że tak potrafił przemodelować ten zespół, że w zasadzie patrzysz, w wyjściowym składzie nie ma Jesusa i nie ma Aguero, ale widzisz jednocześnie 5-6 piłkarzy, ze strony których w każdej chwili potrafi płynąć zagrożenie dla bramki przeciwnika. Widzieliśmy początek tego spotkania, jak Manchester City ruszył na Arsenal. Przecież ten gol Sterlinga to była w ciągu pierwszych dwóch minut druga sytuacja Sterlinga do zdobycia bramki, bo chwilę wcześniej miał tę pierwszą, więc myślę, że po prostu to też jest taki zmysł taktyczny Guardioli, jego geniusz, który pokazuje, że bez typowego takiego snajpera Aguero ten zespół potrafi sobie poradzić i to pokazuje tabela najlepiej. A mnie się wydaje, Marcin, że wielkie pieniądze lubią ciszę. Skoro tak nie słyszymy, żeby dogadywali się z jednym z tych wielkich europejskich napastników w takim, powiedziałbym, młodszym wieku niż Sergio Aguero, to za chwilę może się okazać, że na przykład taki, nie wiem, Erling Haaland pójdzie śladami ojca i wyląduje w Manchester City. Ja wcale nie byłbym zdziwiony takim obrotem spraw. Ja też nie, bo kilka programów temu rozmawialiśmy o tej nowej strategii Pepa Guardioli, czyli chwalenia wszystkich, bycia pozytywnym, i to przełożyło się też na wyniki, a może dzięki temu te wyniki też w jakimś stopniu drobnym tak poszły gwałtownie do przodu. Ja myślę, że Pep Guardiola tak ocenia sytuację w szatni, ale patrzy na poziom fizyczny swoich piłkarzy i Kun Aguero po swoich kontuzjach, po tak poszatkowanej karierze w ostatnich dwóch sezonach, nie jest w stanie już wskoczyć na te parametry zasuwania w pierwszej linii. Jak ja patrzę z przodu, Kevin De Bruyne jedzie na wślizgu, po stracie piłki, Mahrez zasuwa, nie podejrzewalibyśmy go. Bernardo Silva, no ten facet ma najbrudniejsze spodenki w całej drużynie. Myślę, że czasami mniej wślizgów wykonują obrońcy z tyłu, bo mają mniej roboty niż Bernardo Silva, Sterling, nawet jak Gabriel Jesus wejdzie. No trzeba stawiać na młodych, na tych, którzy po prostu są najbardziej witalni, potrafią pracować na najwyższych obrotach. No i Guardiola potrzebuje Aguero, bo on ma ważny kontrakt, bo się rozumieją, bo łączy ich język, dogadują się. A ten kontrakt jest chyba tylko do czerwca. Tak jest, ale oczywiście no teraz nie ma co robić nerwowych ruchów. Aguero jest ikoną tego klubu, zrobił rzecz spektakularną. 93-20 na bucikach, prawda? To czyli prawda, no. Ten czas, kiedy strzelił tego gola, tak, który jak i Balotelli zrobił rzecz niesamowitą dla klubu, bo zanotował jedyną asystę właśnie przy tym golu. To prawda. Kamil, czy ty uważasz, że Sergio Aguero jeszcze odegra jakąś ważną rolę w tym sezonie w drużynie Guardioli? No, wydaje mi się, że w Manchesterze City tam już nie ma ważnej roli do odegrania, tylko trzeba kontynuować to, co się dzieje. No, Guardiola zbudował tak zespół, nauczył zespół grać bez napastnika i jest jeszcze bardziej nieprzewidywalny dla przeciwników. Choć ostatni mecz widzieliśmy, był Kevin De Bruyne na boisku i Gündogan już nie był tak mocno jakby na pierwszym planie, jeżeli chodzi o akcje ofensywne. Wydaje mi się, że Kun Aguero za chwilę zacznie grać, bo tak jak obserwuje Manchester City, tak to się dzieje. Ktoś obniża troszeczkę loty, wchodzi rezerwowy. Przypominamy Mahreza, który na początku nie grał, a teraz rzeczywiście gra fantastycznie. Także sądzę, że im bliżej końca, tym Aguero dostanie swoje szanse. Strzeli parę bramek i po mistrzostwie być może pożegna rzeczywiście Manchester. Kamil, głęboko wierzę w to, że kiedy jutro rano się obudzisz, to dojdziesz do wniosku, że Bernd Leno byłby fantastycznym kapitanem Arsenalu. Kończymy dogrywkę w magazynie Jej Wysokość Premier League, nasz Extra Time. Kamil Kosowski, dziękujemy tobie za dzisiejsze spotkanie, Kamil. Dziękuję. Przemysław Rudzki. Dziękuję. Marcin Rosłoń. Dziękuję bardzo. Wam, panowie, dziękuję. Wam wszystkim również dziękujemy, kłaniamy się nisko i polecamy się na przyszłość. Magazyn Jej Wysokość Premier League startuje tradycyjnie w poniedziałek o 23:00. Po 26:00 kolejce się spotykamy. Pozdrawiamy.